Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, kolejny nasz odcinek w serii Cud Cudów, takie krótkie zasłuchania wielkopostne. Kochani moi, jesteśmy oczywiście we mszy świętej, w Eucharystii. Kolejna część. Dzisiaj w części zwanej liturgią eucharystyczną spotykamy się po raz trzeci i trzecią odsłoną liturgii eucharystycznej jest łamanie chleba i komunia święta. Jest to część, która rozpoczyna się od modlitwy Ojcze Nasz, a kończy tak zwaną modlitwą po komunii odmawianą przez kapłana, celebransa. Kochani moi, po kolei jakbyśmy wzięli układ tej części liturgii eucharystycznej we mszy świętej. To modlitwa Ojcze Nasz, potem modlitwa tak zwanego embolizmu, to jest przedłużenie modlitwy Ojcze Nasz, to jest specjalna taka modlitwa jeszcze mówiąca o oddaleniu wszelkich pokus i zakus złego od nas. Potem jest modlitwa o pokój, gdzie na zakończeniu jej przekazujemy sobie znak pokoju, czy to przez ukłon, czy przez podanie dłoni. I potem następuje śpiew Baranku Boży, następuje moment właśnie łamania chleba, rozdawania ciała Chrystusa wiernym, spożywania go najpierw samemu przez kapłana, następuje dziękczynienie i właśnie modlitwa po komunii. To jest ten układ tej trzeciej części liturgii eucharystycznej we mszy świętej. Co można tutaj ciekawego powiedzieć jeszcze? Kochani, jeśli chodzi o komunię świętą, cały czas są zapytania, jak przyjmować. Mamy czas panującej epidemii, a więc pytanie jest zasadne, czy na rękę, czy do ust, czy na stojąco, czy na klęcząco. Kochani, Kościół wszystkie te postawy dopuszcza. W pierwotnym Kościele faktycznie było tak, że można było przyjmować komunię świętą na rękę i czyniono to w postawie stojącej. Potem, mniej więcej w wiekach średnich, X, XI, XII wiek, wykształciła się taka postawa, żeby przyjmować ciało Chrystusa do ust i na klęcząco. I jest to postawa najbardziej godna. Natomiast jeżeli są różnego rodzaju przeciwwskazania, trudności, jak chociażby panująca epidemia, gdzie ludzie są w jakiś sposób przestraszeni, trochę może bardziej czujni, to mogą przyjąć Pana Jezusa na rękę. Natomiast zawsze warto pamiętać o tym, kochani, czy to faktycznie jest na tyle godne moja dłoń, ponieważ ona może być czasami bardziej brudna niż ta dłoń kapłana, że może więcej takich zarazków będzie tutaj na mojej ręce i całym tym procesie przyjmowania w ten sposób Komunii Świętej niż poprzez po prostu podanie przez kapłana Pana Jezusa do ust. Ale to nawet nie tylko o takie sprawy higieniczne chodzi, ale po prostu też o naszą wiarę, jak to pisał nasz ksiądz arcybiskup, czyż Pan Jezus będzie zarażał. Kochani, więc jest taka możliwość. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że kapłan jest tym, który pierwszy przyjmuje ciało Chrystusa. I on odmawia jedną taką szczególną modlitwę. Tam jest kilka tych modlitw, bo jest modlitwa, kiedy łamie opłatek i część hostii wkłada do kielicha, ale jest taka modlitwa przed samym przyjęciem ciała i krwi Pańskiej. Panie Jezu Chryste, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. To wypowiadamy wszyscy, a kapłan dodatkowo mówi i prosi Chrystusa, uznając siebie za niegodnego, aby mógł, aby to ta komunia święta przyjęta nie stała się dla niego wyrokiem potępienia, lecz przyprowadziła i sprowadziła miłosierdzie Boże nad nim. Kochani, tak się przedstawia, pokrótce mówiąc, ta ostatnia część liturgii eucharystycznej. Zostaną nam jeszcze obrzędy zakończeniowe, kilka jeszcze uwag, no i oczywiście wspomnienia o cudach eucharystycznych, innych możliwościach kultu Eucharystii Chrystusa w Jego ciele i krwi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Z Panem Bogiem.